Zatrzymali Buddę i nie mogli uwierzyć, co miał wtedy przy sobie. Polacy złapią się za głowy. Zatrzymany przez CBŚP popularny youtuber Budda usłyszał zarzuty stawiane mu przez prokuraturę krajową w związku z organizacją gier hazardowych i loterii. Pokazano, co znaleziono przy nim w chwili zatrzymania. Po przeszukaniu miejsca, policja zabezpieczyła materiały, które teraz stanowią ważny materiał dowodowy. Zatrzymanie youtubera Buddy w Warszawie. W poniedziałek w centrum Warszawy doszło do zatrzymania Kamila L., znanego jako Budda. Akcję przeprowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji w porozumieniu z Prokuraturą Krajową w Szczecinie, do której wpłynęło zawiadomienie od Krajowej Administracji Skarbowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zatrzymano 10 osób, w tym youtubera Buddę. Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono materiał dowodowy, między innymi dokumentację księgową, dokumentację elektroniczną, poinformowała MAU.ASP. Justyna Pasieczyńska z biura prasowego KAS. Budda nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Budda jest oskarżony o kierowanie grupą przestępczą, która wyłudzała podatek od towarów i usług, a także odpowiadała za organizację nielegalnych gier hazardowych. Wiadomo, że w tej sprawie zatrzymano jeszcze 9 innych osób z otoczenia youtubera. Nikt nie przyznaje się do winy. Wobec Buddy oraz 3 mężczyzn wystosowano wniosek o tymczasowy areszt. Grupa miała prać brudne pieniądze. Pozorując legalną działalność, tak naprawdę podejmowali próbę ukrycia rzeczywistego pochodzenia środków. Odbywało się to między innymi poprzez pozorne pożyczki, by później ich wartość móc przekazać poza granice kraju. Łączna suma pieniędzy znajdujących się w obrocie stanowiła kwotę ponad 126 milionów złotych, wyjaśnia PROK. Katarzyna Kaluf-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej. To znaleziono przy Buddzie. Funkcjonariusze zajęli przedmioty. CBŚP udostępniło w sieci nagranie. Widać na nim, jak oficer zakuwa Buddę w kajdanki i wyprowadza go z budynku. Przebitki z momentami przeszukania mieszkania pokazują także rzeczy znalezione przy celebrycie. W samochodzie marki BMW, zabezpieczonym i przewiezionym na lawecie, był gruby plik banknotów, pieczątka oraz dokumenty.